Witajcie w kolejnym odcinku Komentarzy Dła. Tak drapę się po głowie. Muszę sobie wyciągnąć trochę słuchawkę, bo sam siebie nie słyszę. Witajcie w kolejnym odcinku Komentarzy Dła. Pierwsza sprawa, jaka będzie dzisiaj w Komentarzy Dle poruszana, to konkurs. Konkurs niestety zostanie anulowany, ale nie na dobre. Konkurs będzie jeszcze raz, tylko troszeczkę ze zmienionymi zasadami. Ze względu na to, że nie wiem, zaćmiło mnie, coś mnie przymuliło i poprosiłem was o odpowiedzi w komentarzach, ale nie wpadłem na to, znaczy wpadłem, ale już było za późno, nie wpadłem na to, że będziecie kopiować po prostu odpowiedzi jeden od drugiego. I wiele osób ma zarzuty o to, że właśnie konkurs jest zrobiony w ten sposób, więc pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to usuniemy filmik z konkursem. Mimo że ma 34 komentarze, 13 łapek i 165 wyświetleń, usuniemy go i konkurs pojawi się w najbliższym czasie na kanale, najpewniej w weekend. Będzie na tych samych zasadach, tylko jedna rzecz się zmieni, będziecie wysyłać odpowiedzi na e-mail konkursowy specjalnie do tego celu stworzony i tyle, jeśli chodzi o konkurs. I witajcie z powrotem. Jestem z powrotem, znalazłem to, co chciałem znaleźć. Chciałem strasznie podziękować Krzysztofowi Godlewiakowi za komentarz pod Wilczym Szańcem, 19 odcinkiem. Nazistowskie kurczaki atakują, taki powrót do starego odcinka. Przeczytam ten komentarz. Człowieku, nawet nie wiesz, jak ta seria mnie wciągnęła. Kocham oglądać od początku do końca, takie humorystyczne zagrajmy. Rób to, co robisz i wiedz, że ludzie ludzie lubią oglądać twoje dzieła, czerpią z nich radość oraz oczekują ich coraz więcej. Może nie masz miliarda widzów, ale masz za to widzów, którzy są z tobą, komentują, oceniają oraz oglądają twoje filmy. I dzięki ci, Krzysztof, za taki komentarz. Zresztą odpisałem ci na niego, jak jeszcze YouTube działał, bo w tej chwili niestety nie mogę odpisywać. I jeszcze raz strasznie ci dziękuję. Naprawdę takie komentarze podbudowywują człowieka. Nie są to dzieła, tak jak ty napisałeś, to są moje wypociny bardziej, ale naprawdę dziękuję ci za komentarz. I jeszcze jedna sprawa. Na większość z waszych komentarzy nie mogę odpisywać. Nie wiedzieć czemu. Wydaje mi się, że to jest przez to, że nie mam was w kontaktach w Google Plusie. Dlatego nie mogę odpowiadać na wasze komentarze i przepraszam was za to, ale jest do tego komentarzydło i będę się starał stawiać je w miarę systematycznie, choć ostatnio to nie wychodzi, bo mam dużo pracy. I czytamy. Komentarze do ostatniego komentarzydła, tak jest. Zacznijmy sobie dzisiaj od ostatniego komentarzydła. Temerian. Gdzie jest Postal 3? Miał być jako kaszanka. Będzie, tak jak ci odpisałem. A właśnie, Iwan, Piotr Król pisze, od planu prawdopodobnie będziemy kontynuować to tak na boku, bo mamy Greenlighta na streamie, na Steamie. Super, strasznie się cieszę, że będzie kontynuowany od planet i na pewno go kupię, na stówę go kupię. Tak, Bob jest przeciwko Google Plus, Polish Mafia Games, co ten Google Plus, no niestety. Niestety, mamy taki wygląd i takie komentarze, jakie mamy. Krzysztof Godlewiak po raz kolejny. Iwan. Komentarz był to naprawdę świetny pomysł, pozwalający na taką jakby integrację z widzami. Pokazywanie im, że nie ma się na nich wyjebane. Fajnie się to ogląda, bo widzisz, Iwan, fajnie jest mieć świadomość, że nasz kochany, przeginasz, lubiany, to już lepiej, YouTuber reaguje na nasze opinie, a nie odpowiada, chociaż się trochę obawiam, że jak przyjdzie czas, jak będziesz miał po 100 komentarzy pod filmami, to komentarzydło będzie trochę trudne do ogarnięcia. Może zrobimy coś takiego, że widzowie pod komentarzydłami będą zadawać ci pytania, takie jak u niektórych youtuberów w seriach o nazwie Q&A, a ty w następnych odcinkach będziesz na nie odpowiadał. Myślę, iż to dobry pomysł. BTW, mój nick to Godło, ale wiadomo Google+. No tak. No to Godło, będę do ciebie mówił Godło, o ile nie zapomnę sobie, ale pewnie będę mówił Krzychu. Tak, będzie ciężko ogarnąć, jeśli w ogóle do tego dojdzie i wytrzymam tyle czasu na kanale, że będę miał po 100 komentarzy pod filmami, ale już wpadłem na pomysł, że przecież mogę komentarzydło prowadzić na Hangoucie i mogę stracić na to nawet 3 godziny i lata mi to, bo wtedy film uploaduje się automatycznie na kanał. Więc w najbliższym czasie, jak tylko odblokują mi konto, które jest zablokowane przez niestety filmik z Lulą,
na YouTubie i odblokują mi możliwość nadawania hangoutów na żywo, tak od tego czasu będą komentarzydła na hangoutach po prostu i wy w międzyczasie będziecie mogli coś napisać, choć hangouty będą najprawdopodobniej o takiej porze jak dziś, czyli 23:16. I najprawdopodobniej ciężko was będzie dorwać w tym czasie, ale ma to swoją zaletę, bo hangout zostaje na kanale i można go później sobie obejrzeć. Także będzie to samo, co jest teraz, tylko tyle, że na hangoutach będzie na żywo. Jak ktoś trafi na hangout, to będę mógł sobie z nim pogadać na żywo, a jak nie, no to trudno. No to trudno. Mam 16 lat, palę papierosy, niegrzeczny jestem. Jesteś niegrzeczny, nie pal fajek, bo to jest... Ja palę papierosy, niestety palę papierosy. I to jest chyba największy błąd, jaki w życiu zrobiłem. Tak, palę to świństwo i to jest chyba największy błąd, jaki w życiu zrobiłem. Szczerze mówiąc, chyba najgorsze uzależnienie, jakie miałem kiedykolwiek. Naprawdę tragedia. Na 100% właściciel Google to zobaczy. I tak jak ci chyba odpowiedziałem, tak jest. Nie o to chodzi, po prostu chciałem rozładować swoją frustrację. Temeria zawsze się musi do czegoś doczepić. To jest człowiek czepialski. Dla poprawy humor, to widziałem. Dobra, nowe komentarze są ok. Pisałem komentarze, dobra, sztroma, mój mózg, bo teraz... Spoko, rzeczywiście... Tutaj czepiasz się, tak powiem to wprost, czepiasz się o to, że filmy nie są codziennie i że są niefajne. To dlaczego wchodzisz na mój kanał? Naprawdę, Temeria, jeśli ci się nie podobają moje filmy, to ja naprawdę cię tu nie trzymam, no serio. Raz dla jaj cię przeprosiłem, bo myślałem, że jesteś ogarnięty w miarę jakoś trochę, ale widzę, że coraz bardziej wyprowadzasz mnie z równowagi. Chociaż tak szczerze mówiąc powinienem na to zlewać, ale naprawdę czasami twoje teksty są tak wkurwiające, że sobie nawet nie wyobrażasz. I tak, kilka lat temu były 10-minutowe odcinki, które można było wrzucać co dwie godziny i nie było HD i filmik ważył 200 mega, a nie 1 giga, więc sorry, no ale niestety odcinki u mnie nie są regularnie, bo ja też nie siedzę non stop w domu i nie gram i nie siedzę na YouTubie. Mam pracę, mam inne obowiązki. To nie jest tak, że ja sobie tylko i wyłącznie nagrywam na YouTubie. Dobra, nie będę się wkurzał, bo Temeria mnie zaczyna denerwować troszeczkę. Nie zbanuję cię, tak jak kiedyś powiedziałeś, że inne kanały cię zbanowały, bo po prostu nie podpadłeś mi na tyle, że musiał cię banować. Ale naprawdę twoje teksty są zdrowo wkurzające. No, część komentarzy ci odpowiedziałem, więc nie będę odpowiadał po raz drugi. Co my tu mamy? Kostik, tak, wspomnij trochę o Tactical. Kostik zrobił dla mnie intro. Wejdźmy sobie na chwilkę na kanał Kostika. Weźmy to, zapauzujmy, szybciej się wczytuj, mógłbyś, dziękuję. Kostik zrobił dla mnie intro do gry, która się nazywa Tactical coś tam. Nie pamiętam, o tutaj chyba było, tak jest. A to jest do Fallouta. Poczekajcie, zaraz to znajdziemy. Albo i nie. Dobra, no mniejsza. Kostik zrobił dla mnie intro do gry multiplayerowej, darmowej gry multiplayerowej, tak zwanego chyba MMO, czy jak to się tam nazywa. Jest to strzelanka FPS i jeszcze Kostik na nią nie zajrzałem, niestety nie miałem okazji. Bo po pierwsze nie mam czasu, po drugie... Nagrywam kupę tych serii w tej chwili i trochę mnie to też ogranicza. No i druga sprawa, mój internet się jak mało który, więc niestety póki co nie będzie żadnej gry multiplayerowej poza Need for Speedem Worldem. O Need for Speed World jeszcze jako tako chodzi. Ale jak tylko wymienię antenę, bo będą mi wymieniać antenę w najbliższym czasie, to walniemy sobie... w tego Tacticala i zaproszę cię do pierwszego odcinka jak najbardziej. DNV, fuck, 9+, dziękuję ci serdecznie. Tak, DNV jako pierwszy odpisał na konkurs, który usunąłem przed chwilą. I mogę ci tylko tyle obiecać, że na pewno
mimo wszystko, że konkurs jest reaktywowany, to jeśli nie zdobędziesz głównej nagrody, to na pewno coś ode mnie dostaniesz za to, że zgadłeś jako pierwszy wszystkie trzy odpowiedzi na wszystkie trzy let's play'e, które były pokazane w tym, Jezus Maria, język mi się pląta, w konkursie. Piszę z tego konta, bo na VideoJax to jest VideoJax. Mi usunęli możliwość komentowania, bo moje imię i nazwisko według nich nie jest imieniem i nazwiskiem. No YouTube jak i Google Plus wiedzą lepiej. Niestety, Tomek, przykro mi bardzo. Takie jest życie. Według nich nie jest... Aha, dobra. Oni lepiej wiedzą, jak ja się nazywam. No dokładnie. Jeśli tak dalej pójdzie, to ja też przejdę razem z Tobą na Dailymotion. Już na wszelki wypadek zacznę udostępniać na nim let's play'e. Na razie na YouTube się jeszcze będą pojawiać, ale jak YouTube jeszcze bardziej się spierdoli, to nie wytrzymam i przejdę tam. Domek próbował z wrzutą w międzyczasie, właśnie próbował z Dailymotion. Coś tam mu nie wychodziło, nie wiem, o co chodzi. Nie sprawdzałem tego. Nie mam też tych stron, nie wrzucam też na te strony nic w tej chwili, więc nie ogarniam. Także Tomek na razie póki co jest na YouTubie, na kolejnym kanale. Mr. Kikus, fajnie jest sobie Ciebie, drogi Iwano, idzie posłuchać. Na temat Google Plusa powiedziano już tyle, że wystarczy, ale słychać, widać i czuć, że byłeś wkurwiony. Oj, byłem wkurwiony i to bardzo. Shut up and enjoy, Iwan, dobra. Och, Iwan, dziękuję za wszystkie komplementy, jakie usłyszałem od Ciebie w tym odcinku. Niech deszcze płynności spadną na Twe pranie, chyba że dopiero co uprałeś meble. No właśnie deszcz pada. No właśnie pada deszcz. Właśnie za oknem kropi deszcz i chyba mi meble zalewa. No ale trudno się mówi. Ale to już inna sprawa. Niech motylkowe naklejki będą z Tobą. Amen. Amen. Jak to często nie ogarniam jeszcze tych komentarzy. Niby są w Google+, ale to jest tak strasznie pomotane, że ciężko znaleźć. Nie chcę już w ogóle o tym gadać. Już się wypowiedziałem także u Moniki na kanale, w jej let's playu. Boże, w jej let's playu, tak ty debilu. Nie w jej let's playu, a w jej vlogu. Boże, jedyne słowa tracę. Wrzucaj filmy gdziekolwiek, tylko nie na Facebooka. No właśnie Facebook chyba najlepiej działa, tak szczerze mówiąc. Proszę, Andrzeju. Jestem dopiero przy 37-42, już nie mogę się pozbierać z podłogi, naprawdę ubaw po pachy. Co tam takiego śmiesznego? Bo ja byłem tylko wkurwiony. Andrzej. Szmugler Dirt. Co szmuglujesz, Dircie? Aha, Dirt szmuglujesz. No dobra, wszystko jasne. Dzięki Tobie sporo się dowiedziałem na temat Chujnika Plus. No, tylko niewiele Ci to dało najpewniej, bo Chujnik Plus się zmienia z godziny na godzinę. A czy ja też mogę wystąpić w komentarzydle? Jak chcesz, mogę zrobić vloga. Jasne, że możesz wystąpić w komentarzydle, tak jak mówię, tylko że komentarzydła są o różnych dziwnych porach. W tej chwili na przykład jest w 11:30 już prawie. W nocy i no niestety to komentarzydło jest bez gościa. Jak będę nagrywał komentarzydła o normalnych porach, to na pewno goście się pokażą. Przechodzimy do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że te komentarze wszystkie mi się wyświetlają. Przechodzimy do Kaba Hejtonu, Disna Proboszcza, który zrobiłem z dwoma osobami. Nie chcę mówić, kto to jest, ale pewnie wy się domyślacie. A nie chcę mówić dlatego, że te osoby możliwe, że sobie tego nie życzą, bo program jest dość program. Dajmy na to, nazwijmy to cykl, jest dość mocno kontrowersyjny i wielu osobom na pewno się nie spodoba. Ten odcinek właśnie był o pedofilii wśród księży i w kościele katolickim. DNV, bezczelny mały gwałciciel, to tak. Masz rację i kpimy z tego, bo wielu księży twierdzi, że to dzieci ich gwałcą, a nie oni gwałcą dzieci, co jest po prostu rozpierdalające. A co mogę się wypowiedzieć na temat pedofilii w kościele i gwałcenia ministrantów? Tyle, że powinni każdego gwałciciela czy pedofila powinni kastrować od razu. I nie śmiejcie się tutaj, bo ja sam z siebie robię czasami pedofila, czasami tak sobie gadam dla żartów, ale taka jest prawda. Każdy dorosły człowiek, który krzywdzi dziecko w jakikolwiek sposób, tym bardziej w sposób taki seksualny, napastując je i tak dalej, powinien zostać wykastrowany. I
to by był chyba najtańszy i najbardziej uczciwy sposób na pozbędzenie, na pozbycie się pedofilii. Ostatnio słyszałem w jakimś programie, że któryś z naszych ministrów wypowiedział się, że pedofilia to jest orientacja seksualna. No kurwa. Przepraszam bardzo. Już geje są otwarci w ogóle. To teraz tak, chodźmy po ulicach i gwałćmy dzieci. Przecież to tylko orientacja seksualna. Nie, po prostu nie wiem, za co płacimy tym ludziom w rządzie, ale to jest straszne. Ja sobie zapalę, bo przed chwilą wróciłem z pracy i strasznie mi się chce jarać. I tak jak mówię, takie bzdury, jak ktoś wygaduje, naprawdę albo urodził się w dziczy, albo jest muzułmanem. Nie wiem, kurwa. Naprawdę nie rozumiem. Iwan, dzięki tobie i Mitkowi osiągnęłam katarzis i bobry jedzą czekoladę. Smacznego bobrom. Zaraz mnie rozjebie z tym Google Plus. Film spoko, dzięki, mercy. Gumi Klaudia, ograniczenie wiekowe. Tak, ograniczenie wiekowe. Dlaczego? Bo film jest kontrowersyjny i film nie nadaje się dla dzieciaków. Naprawdę, sorry, ale nie nadaje się dla dzieciaków. Wiem, że większość z was i tak nie jest pełnoletnia, a macie tylko konta zrobione jako osoby pełnoletnie, ale mimo wszystko ograniczy to dostęp do niektórych dzieciaków, które mają po, nie wiem, 8, 5, 7 lat, które używają internetu i na razie jeszcze nie mają pojęcia, że ich wiek podany w YouTubie jest tak ważny i jeśli go zmienią, to będą mogli sobie korzystać z filmów 18+. Po co ja to mówię? Ale mniejsza. Tak, filmy z Kaba Hejtonu, na pewno nie wszystkie, bo nie wszystkie będą poruszać takie tematy, ale na pewno część będzie dostępna tylko 18+, niestety. Midskate, amen kurwa, jest pompa, oj była pompa, amen kurwa, na końcu to jest bezbłędny tekst. Wykonanie bezbłędne, amen, amen, nie ma to tamto, tak jest. Andrzej, co ja kurwa oglądam, co ja kurwa nagrywam, to jest dopiero magia. Kaziu, film zawiera treści oraz porusza tematy, które mogą... Przepraszam, musiałem zebeknąć. Które mogą być dla was obraźliwe. Czytając to musiałem. Wiedziałem, że muszę to obejrzeć. I nie wypowiedziałeś się, co o tym sądzisz. Może to lepiej. No ważne, że o Matyldzie nie zapomnieli. Dokładnie, Matylda jest najważniejsza. Dialog jest zabawny, ale ten ołtarz to dla mnie szok. Tak, ale tak widzę w tej chwili Kościół, niestety. Jakby mogli, to by wszędzie popowieszali tam kutasy. I byłoby to adekwatne do tego, co się dzieje w Kościele katolickim. Przechodzimy do następnego odcinka Need for Speeda Warda. Odcinka drugiego. Tata Pulta, latająca Cheyenne, Bad Boys i sposób na podryw. Naprawdę cieszę się bardzo, że tak ogromną aktywnością cieszy się, znowu dwa razy to samo słowo, ja sklecam zdania jak paralityk. Cieszę się, że Need for Speed się cieszy znowu taką ogromną popularnością i tak fajnie, żeście go przyjęli. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dlaczego połowa naszych rozmów przy Need for Speedzie to Smoleńsk, Tusk, że Iwan lubi w dupkę itd.? Nie wiem, po prostu chyba jesteśmy na tyle pomyleni albo na tyle rozgarnięci, że rozmawiamy o takich rzeczach, a nie pierdolimy o tym, czy Justin Bieber nosi rurki, czy rurki noszą Justina Biebera. Dobry odcinek, dawno się tak nie uśmiałem. Propsy, propsy. Nie wiem, co to są propsy, ale biorę wszystkie. Czarne owce. Tak, Temeria narysował czarne owce. To są czarne owce z odcinka. To jest akurat zabawny komentarz z czarnymi owcami. Chyba wiecie co, jednak ograniczenie znaków w komentarzu miało sens po części. 045, release the Kraken, tak. Tak swoją drogą zapraszam do Andrzeja na jego Need for Speeda, on także nagrywa Need for Speeda i także nagrywa Fallouta New Vegas, z tego co kojarzę. Koniec mnie zniszczył. Co tam było na końcu? A Bad Boys, tak. Niestety YouTube musiał mnie udupić za tą piosenkę, no przecież. Ale trudno, i tak nie zarabiam na swoich filmach, więc mi to lata. Ja i moja abstrakcja nie kumam, ale okej.
PS, ile kosztuje ta szpila? Nic nie kosztuje. Myśmy tutaj rozwiązywali problem działania InfoSpeeda Worda. Na szczęście rozwiązał sobie go Andrzej sam. Cieszy mnie to bardzo. Stary, dzięki wstawkom dobrze się ogląda. Dzięki. Tylko ścisz minimalnie ten dźwięk przy każdym przejściu Need for Speed World, mówi Karolek 95. Nie Karolek i ciastek. Karolek 95. Tak to Miodzio przyszła z bananem. Tak, Monia przyszła wtedy z bananem. A odcinek kolejny już jest poprawiony i dźwięk przejść jest dużo ciszej. I nie wali tak po uszach. Miałeś rację, Karolu, jednak troszeczkę to po uszach dawało. Instrukcje podane, czas wyrywać się na miasto, idziemy na podryw. Dokładnie, Szajen. Tak swoją drogą, udało ci się coś wyrwać? Chyba znak. Fajny film, zapraszam też do mnie. No, zapraszam do Silvera 1857. W ogóle stary jesteś. Mój problem rozwiązany. Musiałem ściągnąć aktualny launcher, z ich strony już gram. No to super. Zajebiste, czekam na więcej z Enigmanta. No to proszę, jest kolejny odcinek z Need for Speed World. Subskrybujcie Sałatę, Poród na Wizji, Glacjał, Druh Rogowy, Nauka Jazdy. I ten odcinek tak jakoś dziwnie, ale mało osób go obejrzało, nie wiedzieć czemu. No i na przykład teraz są wszystkie komentarze. Jeśli kogoś komentarz ominąłem, bo kurwa Google Plus mi go zasłonił, to wybaczcie. Zajebiście jak zawsze. Dzięki Andrzeju. Mickej, dzięki za udostępnienie to w Google'u. Chociaż i tak to gówno daje, bo z Google'a nikt nie korzysta. Chociaż w tej chwili większość korzysta z Google'a, bo niestety musieli. Q-Game, haha. No kurwa, też tak myślę. Oglądałem ten odcinek chyba ze dwa razy. Naprawdę odcinki z InfoSpeeda mi się bardzo podobają. Jestem cholernie z nich zadowolony. Mr. Jagged. Dobry odcineczek w pytkę jeża jeżo zwierza. Dziękuję ci, Mr. Jagged. Tak swoją drogą zajrzymy sobie później do ciebie. Pirolech. Niestety, ale konto jednak mam na serwerze Szykana. Piro, zawsze możesz sobie zalogować się na Apexa i założyć sobie nowe konto na Apexie. Ja na Apexie mam nowe konto, chociaż mam dwa jeszcze dodatkowe, które mam, na których mam nabite tam chyba 40 któryś i 50 level, a gram na tym nowym z tego względu, że ludzie, którzy ze mną grają, też mają kiepskie auta i też grają na nowych kontach, więc żeby było w miarę uczciwie i żeby te odcinki miały jakiś sens, to nagrywam je na koncie, które ma tam chyba 12 czy 14 level dopiero. Najlepszy moment jak dla mnie to 8.11. Tak, i po ptokach. Tak, Monia, i po ptokach. A tak w ogóle to Iwan... Dobra, już gaszę. Już gaszę tego papierosa, już. Przepiję herbatą i lecimy dalej. A tak w ogóle, Iwan, to chyba będę musiała załatwić ci pomarańczową gumkę z Tajlandii. Kurde, ty tak obiecujesz wiele rzeczy, pomarańczowe gumki, jakieś perfumy z jeżozwierza czy coś, nic nie dajesz, nic. Tylko mówisz, a nic nie załatwiasz. Ty oczywiście wiesz, o jaką gumkę mi chodzi. Ty wiesz, do rąbania drewna, no. Bora też ma taką na pewno. Bory się nie pytałem, muszę się go zapytać. Jakie wiksy pod koniec, Mr. Kikus. Tak, pod koniec były fajne wiksy. Jeden z kolesi, który tam chyba z Brazylii, jakiś gościu pokazał nam, jak wyjść poza mapę i żeśmy kombinowali, jak to zrobić i w końcu się udało. I wyszło zajebiście. Dobra, przechodzimy do Stalkera, Cień Czarnobyla, odcinek 21. Więcej was matka nie miała i pokaż więcej. Jezus, jak mi to... Ja... jak dla mnie zakończenie z dołączeniem do świadomości było fabularnie świetną rzeczą. Szkoda, że nie jest kanoniczne. Kurwa, nie rozumiem ostatniego zdania. Szkoda, że nie jest kanoniczne. Nie kumam, mów po ludzku. Ja takich słów nie znam, jestem ze wsi. A zakończenie z dołączeniem do świadomości było fabularnie fajną rzeczą, jak najbardziej. Tylko było złe, a chciałem dobre, chociaż raz na końcu. Skończysz w końcu tego Stalkera, chcemy Fallouta. Jutro będzie Fallout, pierwszy odcinek udostępniony w niedzielę. Własny komentarz. Sorry. Fallout pokazuje się. Aha, i teraz szybka informacja. W tym tygodniu najprawdopodobniej, jeszcze wam to pokażę, filmy Fraps. Mam nagrane trochę filmów z tego. Mam nagrane troszeczkę filmów z Terrorism Takedown, jak sami widzicie, i z Crostasis, dość sporo odcinków, więc najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu i przez weekend
będzie się pojawiał na zmianę Cryostasis i Terrorism Takedown, bo nie będę miał czasu nagrywać czegoś nowego, a Fallout pokaże się zaraz, miejmy nadzieję, że jakoś od wtorku. Przynajmniej mam taką nadzieję. Włącz tą latarkę, no nareszcie, aż żarówkę musiałem zgasić, żeby coś na monitorze zobaczyć. No, tam było trochę ciemno w tym odcinku, sorry. Ale nienawidzę latarki w tej grze, naprawdę tak mi przeszkadza, bo oświetla tylko część z przodu, a później z tyłu nic nie widać i mam właśnie to samo, co ty z lampą, że jak mam miałeś oświeconą lampę, to nie widziałeś, co jest na monitorze, tak samo jak ja tam mam oświeconą latarkę, to nie widzę, co jest dalej. Znowu musiałem beknąć, sorki. Muszę wyłączyć ten telewizor, bo się gapię na kamerkę. O. No kurde, w momencie, kiedy było przejście, brakło mi prądu. Iwan, to twoja wina, tak? Jak najbardziej. Jestem elektrykiem i wziąłem nożyczki i odcięci kabel od prądu. Haha, wyleciałem prawie za mapę. No, tam była taka akcja, że było widać kawałek poza Mapowia, tak jak w Terrorism Takedown, wojna w Kolumbii. Ładujemy wszystkie komentarze, pokażę więcej. Ogromne gratulacje za przejście gry. Tak, to jest ostatni odcinek Stalkera Cienia Czarnobyla. Bzium i koniec. Ty kończysz, ja zaczynam. Tak, zapraszam was do Przemola na jego Stalker w Prypeci. Bo nagrywa go bardzo... Kurwa, mam włączony mikrofon, mam. Bo nagrywa go bardzo fajnie i naprawdę fajnie się to ogląda. To już jest koniec, nie ma już Stalkera, ale my jest... To już jest koniec, nie ma już Stalkera, ale my jeszcze zostajemy, bo serie Iwana są tak dobre, że jak energika galera. Dzięki. Właśnie, zapraszam, a to później. Taka piosenka ode mnie wraz ze szminkowatymi gratulacjami za czarnobylskie wręcz przejście tej gry. Boże, Monika, twoje... jesteś genialna. Wielkie dzięki, Iwan, za tę serię. Bardzo lubię oglądać twoje nagrania. Dzięki, Piotrze Królu. Naprawdę mi schlebia to, że ty... oglądasz. Piotr Król w przyszłości będzie pracował w EA Games. Zobaczcie. Tak, BTW, podeślij mi swój adres zamieszkania. Na PW chciałbym ci coś przesłać. I podesłałem ci i aż się boję, żeby to nie był wąglik. Piro. Nie, będę... Piro będę ci mówił. Piro. Lechu. Nie, Piro. Trochę żal z tej ostatniej misji, ale na szczęście... Do reszty gry nie mam żadnych zarzutów. Dokładnie. Nie, ja mam dwa zarzuty. Ostatnia misja jest denna. Kończy się tak urywając i po prostu. Ogólnie też nie jest jakaś super wybitna, tylko przechodzimy przez te cholerne teleporty i oczywiście misja w Prypecie, która powinna być dużo, dużo, dużo bardziej rozbudowana. Krzychu. Iwan, mimo iż wiele twoich serii jest z gier, które już grałem, to mimo to świetnie się ogląda twoje serie i nie nudzą się wcale. Dzięki, ogromne dzięki. Ty w ogóle mi słodzisz jak skurczybyk. Tu mam kamerkę, patrz w nią, jak mówisz do Krzycha. Krzychu, przestań mi słodzić, bo trochę to zalatuje gejostkę. No ale okej. Tak jakbym przeżywał przygodę w kooperacji z tobą. Super. Często podczas oglądania twoich filmów tak jakby mówię do ciebie typu kurwa, co ty robisz, Iwan? Kiedy się gubisz albo coś przeoczysz? Ja robię to samo, jak oglądam na przykład serię u Karola, u Mickata czy u kogośkolwiek innego. Czujemy więź między sobą, bo fajnie jest to się. Krzychu, błagam. Już zostałem YouTube'owym pedofilem, proszę cię. Nie chcę zostać YouTube'owym pedofilem, gejem. Błagam. O, widzowie Iwana są fajni. O, tu się zgodzę. Iwan też jest fajny, tu się nie zgodzę. Jestem poryty i nie umiem się zachować, bo klnę jak szewc i to mnie coraz bardziej denerwuje, muszę trochę zaprzestać klnięcia w moich filmach. Ale czasami nie mogę, muszę. Chodź na spontan sek. Przechodzisz ludzkie pojęcie, Krzychu. Kabanosy dębowe są dobre, ale wieprzowych nie polecam, nie czuć takiego przygotowania. Tak, wiem, jadłem i powiem ci, że dobre są jeszcze pomarańczowe oraz waniliowe. Polecam ci szczególnie waniliowe, bo pomarańczowe są dobre, ale waniliowe naprawdę, kabanosy waniliowe, dębowe, delicje. Wszystko tam przeczytaliśmy? Wszystko. Od najnowszych, kurwa. Fallout trzeci, odcinek drugi, mordowanie prostytutek. Kiedy kolejny odcinek? Jutro. W nazwie jest błąd. Pisze F spacja Allout. Jest odstęp. Tak, Kostik, miałeś rację. I skapnąłem się tuż przed tym, jak przeczytałem twój komentarz. I poprawiłem ten błąd. Także jest już spoko.
To nic, że nie chcesz zostać punem, ale narkole i wszelkiego rodzaju środki uzależniające możesz sprzedawać za nawet niezłe sumy pieniędzy jak na początek. Tak, wiem, handluję tym cholerstwem. Szczul, niech ta... Jak jej tam jest, już nie pamiętam, jak ta babka tam z Megatony, niech się zaćpa. Jak ja grałem, to brałem dosłownie wszystko od dokumentów przez kubki, aż po zwykłe puszki zardewiałe. PS, w jaką część Stalkera grasz? Grałem w Stalker Cień Czarnobyla, ale możliwe, że kiedyś ruszymy jeszcze Czyste Niebo i może, kurwa, słuchawka... Druga słuchawka mi się zaczepiła o jajka, a ta mi prawie wyskoczyła z ucha. Tak swoją drogą, nie wiem, po co mnie ona teraz, ale no rusz, już ciul. I to tyle, tak, tak. Dzięki ci w ogóle za subskrypcję, bo widzę, że jesteś nowym widzem i fajnie, bo efektownie widzujesz mojemu kanałowi, czyli piszesz komentarze i tak dalej. I Moskiterian tutaj napisał, że grałem w pierwszą część, ale skończyłem ją nagrywać. Uuu, super odcinek, Iwan. Dzięki, Gumikladzie, dzięki. Sam początek twojego filmu, to znaczy tam będę, jak wchodzi, wychodzi się skrypty i widzi się ten rozpierdolony świat, jest totalnie epicki. Jest totalnie epicki i najbardziej zapadł mi w pamięci, jak grałem w Fallouta 3. Tak, ten moment, jak się wychodzi skrypt, jest świetny. Ogromne wrażenie to na mnie wywarło i wywiera. New Vegas grałem tak, że ja osobiście byłem mózgiem nauki ścisłej i tak dalej, ale mały damage miałem, za to latało ze mną dwóch pomocników, którzy nadrabiali właśnie damage'em. Megatona, czarny Chuck Norris. Wygląda też genialnie. Ta gra jest cudowna. Tak, jest świetna. Naprawdę ta gra to jest chyba jedna z najlepszych gier... Jedna z lepszych gier, w jakie grałem. Zdecydowanie. Jedna chyba z gier, w które dłużej grałem. Bo jak siadłem do tego, to chyba 3 albo 4 miesiące non-stop to było u mnie na kompie i co jakiś czas to uruchamiałem. I naprawdę poprzechodziłem tej misji w ciul. Ale za każdym razem, jak w nią gram, to odkrywam coś nowego i to jest najfajniejsze w tej grze. Serce się tak drapie, ale jeszcze się nie kąpałem. Zresztą po co się kąpać? Po miesiącu brud sam spada. Także luz. New Vegas. New Vegas grałem może, kurczę, ja wiem, ze 3-4 godzinki i jakoś... Grałem zaraz po Falloutie 3, po przejściu Fallouta 3 i po prostu... To jest to samo praktycznie, tylko troszeczkę z innym klimatem i troszeczkę inaczej zrobione. I po prostu znudziła mi się ta gra, przez to, że grałem zaraz po Falloutie 3, ale na pewno kiedyś do niej wrócę i może ją nagram. Kolesiuwa wychodzi skrypty i myśli, o kurwa, ale burdel. Dokładnie tak se pomyślała. Teraz tak, Fallout 3, kolejny odcinek, zakupy w Tesco od najnowszych. Jezus, jakie to jest wkurwiające, przedtem mi się wszystko wyświetlało od razu. Pojechałeś do Tesco po kondony, ciulu. A teraz podróż do krainy wyobraźni. Jest facet w wielkim supermarkecie, taki wielki, i zamierza kupić kondony, ale zabrakło tego w kasie i kasjerka mówi przez interkom na cały sklep, zabrakło kondonów o rozmiarze small. Poproszę o przyniesienie ich do kasy numer 1. Ten mały, łysy człowiek potrzebuje. Będzie ruchał, to się nazywa upokorzenie. Temeria, znasz to z doświadczenia, jak już tak sobie docinamy nawzajem, to już docinamy sobie nawzajem. Rafał Olszewski. Dlaczego ten dron w Tesco cię próbował zabić? Właśnie też się zastanawiam. Nie wiem, czy go przeprogramowali, czy przez przypadek w niego strzeliłem. Nie mam żadnego pojęcia. Rafael. Czyli Ucho. Cześć, Ucho. Witaj. To jest... Rafał to jest mój znajomy z Reala, ogólnie rzecz ujmując. Stary kumpel. Chodziliśmy razem do podstawówki, później trochę do gimnazjum. Fajny ten Fallout, ale Tasiemiec konkret, dokładnie. Lepsze Terrorist Takedown. Będziesz miał Terrorist Takedown w tym tygodniu. Znaczy, tak, w tym tygodniu. Właśnie go zainstalowałem. No to gratuluję. Powiem jedno. Wybuch tej bomby spowoduje, że będziesz mieć karmę na najniższym poziomie i na mapie pojawią się nowi wrogowie, czyli uchodźcy z Megatony, ale sam wybuch jest bardzo piękny. Widziałem sam wybuch kiedyś na chyba filmiku Bunga, jak się nie mylę. Z tego, co pamiętam. I fajnie, że mi to powiedziałeś, będę wiedział, nie będę się dziwił, ale spoko, ja to zrobię, wysadzę, bo tak jak mówiłem, wszyscy ogólnie grają dobrą postacią, ja chcę troszeczkę grać inaczej, będę grał złą postacią, poza tym zawsze grałem jako dobra postać, z tym Jezuskiem takim później namalowanym, a teraz chcę być zły. Taka... Nowe podejście do tej gry, powiedzmy. PA z Nuka Coli Quantum to na pewno punkty akcji do Watsa. Aha.
dzieciak ciebie zdemaskował i powiedział pan. Tak, bo wychodzi na to, że jestem transwestytą w tej grze. Dzięki za podpowiedź, są Nuka Kolon Quantum. Dobrze wiedzieć, bo czasami tych waców mi brakuje, a se łyknę Quantuma i będę miał punkty do waca. Tyle razy byłem u tej kobiety i nawet mi na myśl nie przyszło, że ona może być aż tak zryta. No dokładnie. Ona jest tak popieprzona, że aż wow. Sorry Mite, Moskiterian, kurczę, nie sprawdziłem sobie teraz, o co chodzi, ale może część załapię. W jakich odchodach nie załapałem? Ja to sprawdzałem wcześniej, zaraz po wrzuceniu odcinka, 2 dni temu, ale już nie pamiętam. Nie tyle co przez Stalker, co przez to, że w każdej normalnej grze escape oznacza cofnij. No, tu masz rację, niestety w Falloutie cofnij to jest tab. 16.20, na twoim miejscu bym się zamknął w kiblu i z góry je. Tak, pamiętam tą scenę. Jak siedziałem tam w tym kiblu w sklepie, tak? To było to. Wiem, że grasz kobietom, ale opanuj się, Iwan, ze swoimi myślami. No, proszę cię, no. Ja mam różne dziwne myśli. Właśnie, że potrzebny, bo dzięki niemu możesz złożyć pakietnicę, która wszystko traktuje jako naboje. Wiem, ale ta pakietnica w chuj waży i strasznie jest nieporęczna. Poza tym daje tak małe obrażenia, że nigdy tej pakietnicy... Raz tej pakietnicy używałem, raz sobie ją zrobiłem i już dziękuję. Nigdy więcej. Tak, film się urwał, pewnie nie było alko na kolacji. Nie kojarzę. Aha, w Megatonie możesz jeszcze naprawić wodociągi. Tak, to wiem. Do Moiry najłatwiej dostać się skręcając zaraz po wejściu w prawo. To też już wiem. W górę po wsadzeniu. Tylko, że najlepsze jest to, że jak nie skręcę w prawo i nie wejdę w górę, to później mam problem, bo nie mogę jej znaleźć. Innej drogi nie znam. Zawsze idę tamtędy. I muszę, kurwa, przechodzić całą mapę, jak jestem w innym miejscu. I wiem, że coś można zrobić jeszcze dla tych, dla potęgi atomu, dla tych, tego kościoła, z tego co wiem. PA to punkty akcji, czyli VAT. Tak, dzięki. Czytaj książki, dają punkty do wybranych cech. Tak, to też wiem. I czytałem bodajże chyba 2 książki, jak się nie mylę. Przy większych budynkach proponuje się skradać, bo często są przy nich bandyci. Nie. Ja jestem typowym Rambo i lecę na, kurwa, hardcora. 6.11, dziwka. 6.25, suka, twoja szczerość rozwala. No niestety. No tak, wyszło. A okazało się, że ani nie była dziwką, ani suką, tylko narkobank. Pojechałem lasce i to grubo. Kaziu, gra mi się wydaje trochę za cicho, ale jak wezmę za głośno, to będzie trochę za głośno. Jak Iwana. Módlmy się. Też pony śmierci to niezłe jebaki, ale łatwo go rozwaliłeś na szczęście. Dokładnie, bo ktoś go zaciukał prawie że wcześniej. Chyba ci bandyci, co tam leżeli. Wytrę se plamę na monitorze. Ci bandyci, co tam leżeli i miał tylko 2 punkty życia. Także dzięki temu mi się go udało zaszlachtować. I ostatni filmik z Krestazis, który jeszcze nie ma tytułu i jest tutaj tylko kilka komentarzy. Ale wrócimy najpewniej do niego w następnym komentarzu dla. I tak, jak zwykle leniwy odcinek. Leniwy. Odcinek byś nazwał, a nie po za... Kurwa, jak ty piszesz. Jak zwykle leniwy. Odcinek byś nazwał. A nie, poza tym ty nie jesteś lepszy. 0,57. Dlatego cię oglądam. No tak, jestem debilem. I ty też jesteś debilem, dlatego mnie oglądasz. No, dat intro tau. Nie kumam. Nie ma, nie wiem. Nie znam angielskiego, nie ogarniam. Dzięki Urban za komentarz. Popracuj nad jakością dźwięku, please. O co chodzi? Napisz mi, co jest źle, to jak najbardziej to poprawię. Tylko popracuj nad jakością dźwięku, to jest takie dość mocno ogólnikowe. Jeśli ci chodzi o kiepską jakość dźwięku, jeśli chodzi o mój głos, to niestety to wina tego. Niedługo może się to zmieni. Bo z tego co wiem, Stevie kupuje nowy mikrofon i ja sobie powiedzmy odkupię od niego jego mikrofon. On ma Logitecha na USB, także nie będzie szumów, nie będzie niczego, będzie lepiej mi się nagrywało to raz, a drugi raz ta jakość powinna być lepsza. Kiedy Fallout? Fallout, tak jak mówiłem, będzie może jakoś w przyszłym tygodniu, po weekendzie na pewno. Chyba, że uda mi się coś nagrać, może jutro po pracy, znajdzie mnie chęć, to nagram coś z Fallouta i na pewno będzie. Także nie martw się, Fallout będzie, tylko no niestety u mnie wygląda ta sytuacja, jak wygląda.
Inaczej niestety ludziska, moje drogie, nie będzie. Ja mam dużo pracy, pracuję tak jak ostatnio pracowałem, 26 godzin bez przerwy, z 3 godzinami snu w zasadzie, znaczy snu, takiej drzemki na stołku. Nie można tego nazwać snem i naprawdę czasami po prostu nie mam siły nagrywać i nie ma tych odcinków. No, sorki, musicie mi to wybaczyć. I teraz przejdziemy sobie do polecanych kanałów. I przechodzimy do polecanego kanału pierwszego, którym jest Jagged, Mr. Jagged 99. To jest dziadek, jeśli chodzi o rzucanie filmów na YouTubie. I jakby na to nie patrzeć, gość jest w tym samym wieku co ja, więc mój rocznik. I z tego co wiem, Jagged troszeczkę zaczyna, ma w planach zamknięcie ogólnie tego kanału i mam nadzieję, że jeśli nie subskrybujecie Jaggeda, to zasubskrybujecie go ode mnie i dacie mu znak, że chcecie oglądać jego filmy, bo naprawdę to co on robi to kawał dobrej roboty. Jeśli nie znacie Mistera Jaggeda, to na pewno, nawet jeśli go nie znacie, to na pewno widzieliście jakiś jego filmik z Resident Evil. Nagrał wszystkie możliwe części Resident Evil, jakie w ogóle wyszły. Jest z tego słynny. Resident Evil to jest jego główna seria na kanale. W tej chwili już nie nagrywa Resident Evil, bo już wszystko przeszedł. Czekamy na kolejną część, muszę znowu telewizor wyłączyć. Czekamy na kolejną część Residenta Evila, aby zobaczyć Jaggeda w akcji po raz kolejny w Residencie Evilu. I zapraszam was wszystkich serdecznie do Jaggeda na Bioshock. Ja ostatnio strasznie się podjarałem jego let's playem z Bioshocka, bo wszyscy nagrywali ogólnie rzecz ujmując Bioshocka Infinite. A on nagrywa Bioshocka Infinite, ale dodatek, jak to się tam nazywa? DSL? Nie. DLC, Boże. DLC do Bioshock Infinite, w którym przenosimy się do Rapture, pod wodę, tak, dokładnie do starego, dobrego Bioshocka. I puszczę wam kawałek let's playa z Bioshockiem i mam nadzieję, że będzie wam się miło to oglądało. Więc puszczamy Bioshocka. Ta-ra-ba-ra-ba-bi-bi, da-ba-du-way, gdzie jest Elizabeth? Czemu wchodzisz w drzwi? Wow, jak zwykle musisz się rozkraczać. Czy mi się wydaje, czy ty masz dwie twarze? Pół twarzy zawrodzonej, pół czystej. Dobra. I trochę jesteś podrapana. Dobra, witam was w nowym odcinku. W dodatku do Bioshocka. Użyjemy sobie teraz... w ogóle zmienię sobie nakłonia. Chciałem przejść do tego czegoś, ale to jest manekin. Zrobimy wabika. O cholera, chciałem inaczej zrobić, ale dobra. I srr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 
będę cię... Kurde no. Cholera, co jest? No chło, chło. Cholera, zostawmy być te. Dzięki za pomoc, Oli. A ty co? Wow. I tak jak sami widzicie i tak jak sami słyszycie, widać po tym, jak komentuje Jagged, od razu widać, że na YouTubie siedzi długo, bo naprawdę jego filmy są tak zarąbiste, że porównuję go do Karolka 95. Karolek jest kanałem, który po prostu ubóstwiam oglądać, a Jagged będzie drugim takim kanałem. Kiedyś tak samo mocno oglądałem Bunga, chociaż ostatnio nie oglądam. Ostatnio sobie na przykład powróciłem do jego starej serii Silent Hill 3, co może wnioskować, że będzie kiedyś ta gra u mnie na kanale. Tak jak kurwa... Nawet sam sobie kanał spoiluje, no ale okej.
Zapraszam was do Jageda. Na pewno obejrzycie u niego świetnego Bioshocka, świetne Resident Evil wszelakie, od jedynki przez wszystkie części dodatkowe. Nie znam się na Residencie, bo szczerze mówiąc nie przypadam z tą grą, ale na pewno ma szóstkę, piątkę, czwórkę, trójkę, dwójkę, jedynkę i jeszcze tam te dodatkowe części, co wyszły, remake, jedynki i tak dalej. Zapraszam was na Batmana do niego, bo Batman też jest spoko. Naprawdę fajnie się to ogląda i fajnie się tego słucha. I dajcie mu ode mnie po słupku za to, po to, aby nie zamykał swojego kanału, bo naprawdę jeśli on zamknie kanał, to nie zostanie nic na YouTubie, tylko Minecraft. I to tyle, jeśli chodzi o Jageda. Pamiętajcie, zerknijcie do niego. Jeśli nawet nie chcecie go subskrybować, to zerknijcie do niego, zostawcie mu jakiś komentarz. Dajcie łapkę. Docencie to, co robi. I teraz przejdziemy sobie do Moni. Do tej zboczonej Moni, którą zawsze pozdrawiam często w filmach i tak dalej. Monia robi tylko i wyłącznie vlogi. Tak, tylko i wyłącznie vlogi. I są to vlogi o YouTubie, o modzie, o wideo, o kinematografii, tak jak tutaj sami widzicie. Przepraszam. Robi vlogi z różnymi ludźmi, robiła z Shy Moniką, ze mną. Robić będzie vloga, znaczy już zrobiła vloga, tylko będzie, pokaże się on na kanale niedługo. Z Energikiem. Tak, troszeczkę po cichu. Będzie vlog właśnie z Jagedem, najprawdopodobniej w niedługim czasie. Oraz z innymi ludźmi będzie vlog ze Stevie'm. Najprawdopodobniej Monia wyrwie jeszcze kogoś i coś czuję, że nawet może udaje się kiedyś wyrwać Mano Game'a, czy Karolka, czy innych bardziej znanych. Takich jakby jak Rojo na przykład. Życzę ci, Monia, tego, wyrwij kiedyś Roja, zrób z nim vloga, to by było coś dobrego. Zapraszam was do niej. Powiem wam tak, jeśli chodzi o jakość filmików, jest średnio, póki co jeszcze jest średnio, ale z odcinka na odcinek jest coraz lepiej. Modę se odpuszczę, bo naprawdę nie. Pokażę wam fragment odcinka z Moniką Shy, który też naprawdę im wyszedł i rozmawiały tutaj o YouTubie, o tym, co dzieje się na YouTubie, jakie są ich plany odnośnie YouTuba, co im się podoba, co nie i tak dalej. Zresztą sami wejdźcie i zobaczcie. Część widzów, którzy mnie subskrybują, już przeszli do Moniki, bo po pierwsze ją znają, po drugie widzieli ją u mnie w komentarzydle i na pewno to też was skusiło do tego. Ja też często podsyłam różne linki z Moniki vlogami na fanpage'a i tak dalej. Ale zapraszam was, weźcie ją, zmobilizujcie do tego, aby wrzucała raz częściej vlogi, dwa, robiła je coraz lepsze, ale naprawdę, bo naprawdę idzie to w dobrym kierunku i vlogi z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z odcinka na odcinek są coraz ciekawsze i coraz bardziej ogarnięte, jeśli chodzi o technikalię. A teraz zobaczcie sobie fragment, początek. Vloga z Moniką. Z Monikami dwoma nawet. W których rozmawiały o YouTubie. Witam was serdecznie w najnowszym vlogu YouTuberskim. Tak, z tej strony właśnie Monika oraz... Monika, tak! Cześć! Tak, to jest pierwszy vlog wspólny, jaki nagrywam. I Moni przypada ta przyjemność, żeby być moim gościem. Cieszę się, że ty zawsze ty mnie spotkałeś, zwłaszcza z tobą. Tak, ty wiesz dlaczego. Oczywiście, Monia. Tak. Ty jesteś The Memes. Tak. Jesteś Shy, jesteś The Memes, jesteś Monia Shy, jesteś... Kosom. Okej. Okay. Więc, będziemy rozmawiać na temat YouTube'a. Taki ładny, prosty temat. Tak. Monia ma kanał na YouTube tak samo jak ja, który założyła. Rok temu. Dokładnie niestety wam nie powiem, gdyż no cóż, ten kanał co prawda jest aktualny, jest nadal otwarty, ale ze względu na brak czasu filmy się pojawiają, no jak się pojawiają, czyli co miesiąc, czasem było co raz było, że
co 2 tygodnie udało mi się coś wstawić, no ale niestety. Każdy wie, o co chodzi. Tak, Monia ma kanał od roku, ale rzuca niego dość rzadko film. W takich nieregularnych odstępach czasu. Monia, jakie były twoje pierwsze w ogóle filmy na YouTube? Zadałeś takie pytanie, znaczy może tak, będę na pewno szczera, bo to o to wszystko chodzi, nie? Karta ma swoje początki. Ja byłam osobą, która po prostu chciała... A reszty dowiecie się już w odcinku u Moniki, jeśli chcecie dowiedzieć się, o czym gadały dwie zwariowane Moniki, jedna Szaj, druga Szczurek, to zapraszam Was na Moniki kanał, czyli Monika 911 HSM. Zasubskrybujcie ją ode mnie, obejrzyjcie coś ciekawego, co Wam się spodoba. Naprawdę bardzo fajnymi vlogami są vlogi o kinematografii. Opowiada tam o filmach, o swoich spostrzeżeniach wobec niektórych filmów, o swoich ulubieńcach, o swoich znienawidzonych filmach. Naprawdę te vlogi są ciekawe. Jeśli chodzi o kwestię merytoryczną, to jest genialnie. Naprawdę strasznie mi się to podoba. Z technikaliami sobie jeszcze z czasem jakoś poradzi. I teraz patrzę się prosto w kamerkę, bo przechodzimy sobie jeszcze do Moniki raz. Zasubskrybujcie Monikę i zasubskrybujcie Mr. Jageda 99. I kończymy dzisiejszy odcinek z komentarzydła. Odświeżmy tą stronę, bo tego filmu z konkursem już nie ma. Najprawdopodobniej. Tak, wybrany film jest usunięty lub niedostępny. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów, a tymczasem trzymajcie, patrzcie w kamerę, debilu, a tymczasem trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka w komentarzydle. Nara!